Kandydaci startujący w wyborach parlamentarnych z list Polskiego Stronnictwa Ludowego zaprezentowali się dziś w Ełku. Jedynką do Sejmu w okręgu olsztyńskim jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniew Włodkowski. Z pozycji numer 2 startuje natomiast wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski. Kandydaci PSL z Ełku to Bożenna Obara, była naczelnik Wydziału Edukacji w Ełckim Starostwie i Antoni Polkowski, wójt gminy Ełk. Kandydatem na senatora z Polskiego Stronnictwa Ludowego jest Krzysztof Hećman, burmistrz Kętrzyna. Program partii przedstawił Stanisław Żelichowski, poseł na Sejm RP i prezes zarządu PSL w województwie warmińsko-mazurskim. Hasło wyborcze komitetu brzmi: człowiek jest najważniejszy. Jak mówił Żelichowski, najistotniejsza dla Polski jest w tej chwili poprawa sytuacji gospodarczej i prowadzenie polityki prorodzinnej. Z jednej strony bardzo ważne jest zrównoważenie deficytu budżetowego, długu publicznego. Nasza rola jest o tyle trudna w tej chwili, że kończą się wpływy z prywatyzacji. No ale musimy zrobić wszystko, żeby produkt krajowy brutto był najwyższy w Europie i on w tej chwili już jest w tym pułapie najwyższych. Mamy szansę dojść do 6-7%. Zyski wówczas z takiego obrotu mogą pozwolić na rozwiązywanie całego szeregu pilnych społecznych potrzeb, a do tych potrzeb zaliczamy w dużej mierze naprawę demografii w Polsce, więc trzeba wszystko zrobić, żeby popierać rodziny od opieki nad matką i dzieckiem poprzez cały szereg świadczeń dla rodzin, żeby Polaków przybywało. No i do tego dochodzi bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo to ogólnie pojmowane. Posłów i senatorów wybierzemy 9 października.